Doskonale. Teraz może pan wejść. Crane, jak miło uścisnąć pana dłoń. Poproszę teraz te próbki tkanek, dobrze? Doktorze, zerknie pan na tę fotkę? Chwila, już moment. Dobrze, teraz musimy zaczekać. To potrwa jakiś czas. To co pan do mnie mówił? Hej! To on, to ten agent GRE, o którym panu mówiłem. Jak on się nazywał? Amir. Tak, Amir Goreshi. Skąd w ogóle ma pan to zdjęcie? Mieliśmy wspólną znajomą. Próbki są wciąż dobre, doskonale. Z odrobiną szczęścia pana wyprawa nie pójdzie na marne. Gdzie jest reszta danych tak przy okazji? Wiem, że Zir przygotował 2 pakiety. Wrócimy do tego później, doktorze. Teraz mam do pogadania z kilkoma dupkami z GRE. GRE? Niech się pan przy nich pilnuje. Ich dobra opinia to piramidalne kłamstwo. Ci ludzie to zgraja kłamliwych łajdaków bez serca. Wiem, doktorze. I dziękuję. Skontaktuję się. Spotkałem Camdena. Przyjrzał się próbkom zarażonych tkanek, nad którymi pracował Zir, i twierdzi, że jest nadzieja na opracowanie leku, jeśli dostanie resztę zapisków Zira. Panie Crane, muszę powtórzyć. Niech pan pilnuje swoich pleców, frontu i obu boków w kontaktach z tymi draniami z GRE. Wykiwają pana przy najmniejszej okazji. Wiem, doktorze. Będę ostrożny. Muszę tylko ustalić, jak sprawy stoją. Troy, przekazałem próbki doktorowi Camdenowi. Teraz pomówię z GRE. A co masz zamiar im powiedzieć? Wszystko. Do zobaczenia później, Troy. To Crane, odbiór. Kyle Crane, słyszysz mnie, czyż nie? Rais, gdzie jesteś?
A gdzie powinienem być? Na szczycie mojej własnej wieży. Oczywiście nie jest jeszcze gotowa. Wciąż jest jednak monumentem ku czci chaosu, entropii. Tego, że człowiek jest swoim własnym panem. Zabiję cię! Za to, co zrobiłeś, Jade! Za wszystko! Zamorduję cię, skurwysynu! Liczyłem na taką właśnie reakcję. Widzisz, ja i ty toczymy wojnę. Wojnę opartą na przeciwstawnych filozofiach. Wojnę o to, kto ma rację. Dalej, Crane, chodź tu. Staw mi czoło. Co to wy, Amerykanie, lubicie powtarzać? Wyzywam cię. Wiesz co? Zapomnij. Nie masz żadnej wojny. Jest tylko twój posrany punkt widzenia. Idź do diabła. O, nie. Nie pójdę do diabła. Wkrótce jednak opuszczę Haran. Rozumiesz, dogadałem się z naszymi braćmi z GRE. Użyłem twojego osobistego komunikatora. Wiedzą, że mam wszystkie dane doktora Zira. Nazwali je kluczami do królestwa. Niedługo pojawi się helikopter i zabierze mnie stąd. Wyobraź sobie szkody, jakie uda mi się wyrządzić poza tym miejscem. Oczywiście, jeśli wydaje ci się, że możesz mnie powstrzymać. Ty pieprznięty skurwysynu! To właśnie chciałem usłyszeć. Chodź i znajdź mnie, Crane. Skończmy to, co zaczęliśmy. Rais dobił targu z GRE i lada chwila zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami badań Zira. Muszę go powstrzymać. Fakt, że Rais właśnie tego się po mnie spodziewa, nic nie zmienia. Thank you.
Rais dobił targu z GRE i lada chwila zostanie ewakuowany i badań Zira. Muszę... Rais dobił targu z GRE i lada chwila zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami badań Zira. Muszę go powstrzymać.
O cholera, co do diabła? Wiedziałem, że się nie oprzesz pokusie. Zamknij się, nie mam ochoty cię wysłuchiwać. Co? Wysłuchać mnie? Co za wspaniały pomysł. No, od razu lepiej. Podczas starcia królów powinna grać orkiestra. Gotowe. Wykonawcy mojej woli. Uciekaj, Kray. Uciekaj. W tym wszak dobrzy są niewolnicy. Uciekaj, albo gin. Jakby to!
Imponujące entree. Może jesteś jednak królem. Królem błota. Proszę, Crane. Przyjmij królewski podarunek. Nie zdołasz mnie zabić. Nie zdołasz mnie pokonać. Nie zdołasz nawet do mnie dotrzeć. Imponujące entree. Może jesteś jednak królem. Królem błota. Proszę, Crane. Przyjmij królewski podarunek. Nie zdołasz mnie zabić. Nie zdołasz mnie pokonać. Nie zdołasz nawet do mnie dotrzeć. Mimo to będziesz wciąż próbować. Pozwól, że zadbam o akompaniament. Oto brzmienie cierpienia. Muzyka grana przez niewolników dla niewolnika. No dawaj, dawaj, jedź szybciej do diabła. Thank you.
przewidział, że przyjdziesz. Ktoś cię postrzelił? Co tu się kurna dzieje? To jest nagroda dla tych, co próbują przeżyć. Rais zdradził nas wszystkich. Idę tam na górę, Karim. Wejdę tam do niego i zabiję tego skurwysyna. Zatłukę go gołymi rękami. Nie tędy. Zaminowaliśmy doszczętnie 2 piętra nad nami. Idź przez drugi blok. Jak najwyżej się da. Potem możesz wrócić. Karim zdążył cię ostrzec, czyż nie tak? Słusznie zrobiłem, strzelam. Niektórzy mogliby mnie oskarżyć o brak sportowego ducha, że tak do ciebie strzelam. Dużo bardziej cię lubiłem, kiedy tyle nie nawijałeś. Ale uważam to za rodzaj, nazwijmy to wyrównywaniem szans w grze. Wiesz, o czym mówię, prawda? Brzmisz, jakby cię to bolało, Crane. Pozwól mi zwiększyć twoje cierpienie.
Oddaję decydujący głos, Crane. Niniejszym wyrzucam cię z klubu. Daję decydujący głos, Crane. Niniejszym wyrzucam cię z klubu. Czy wiesz, ilu ludzi zdołało mnie pokonać w walce? No, Crane. Oddaję decydujący głos, Crane. Niniejszym wyrzucam cię z klubu. Zero. Nikt. Nigdy. Możesz się uważać za członka ekskluzywnego klubu. Gdzie się chowasz, Palancie? Szkoda tylko, że właśnie mam zamiar rozwiązać ten klub. Biedny Crane, tak bardzo bijący się z emocjami. Pałający żądzą zemsty. Tchnący zimną nienawiścią. Te uczucia czynią cię słabym. Biedny Crane, tak bardzo bijący się z emocjami. Pałający żądzą zemsty. Tchnący zimną nienawiścią. Te uczucia czynią cię słabym. I oto znowu twarzą w twarz. To znaczy, że już tego więcej nie potrzebuję. Z tym czy bez tego, Sulejman? Jesteś trupem. Proszę, Crane. Nie udawaj, że ci nie zależy. Ile żyć zależy od zawartości tego dysku? Setki? Tysiące? A może miliardy? Co do jednego, masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Co do jednego, masz rację, Crane. Sulejman jest trupem.
Umarł razem z bratem. W tym mieście. Ha! Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. A! Co do jednego, masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Umarł razem z bratem. W tym mieście. Ha! Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. A! Co do jednego, masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Umarł razem z bratem. W tym mieście. Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. Pokażę ci je, Crane. Będziesz cierpiał razem ze mną. Tak. No chodź. Nie stawię oporu. Nie możesz się oprzeć. Tak jak zabiłeś Tahira. Zrób to! Pierdol się, złamasie! Mam ustalać własne zasady? Oto pierwsza. Resztę swojego żałosnego życia spędzisz, wyjąc się w agonii. Nie możesz. Nie zostawiaj mnie tak! Jesteś mężczyzną. Boże, czy ty się kiedyś w końcu zamkniesz? Śmierci. Podczas tej giery zabierze mnie do szpitala. Miej zaszczyt decydowania o własnym losie. Oddaj mi dysk, aby wciąż była jakakolwiek szansa na ocalenie Harranu. A umrzesz bezboleśnie. Staw opór, a pogrążysz miasto wraz z sobą. Nie masz czasu, liczę do pięciu. Raz, dwa! Dobra, wygrałeś! Masz! Czego chcesz? Reis powiedział, że ma dane od tego martwego naukowca. Interesuje nas już tylko lekarstwo. Ostatnia szansa. Zbierz resztę badań i uciekaj z nami. Z wielu przyczyn mam ochotę kazać wam spierdalać, ale chwilę możemy poudawać, że nie uważacie mnie za skończonego durnia. Potrzebujecie lekarstwa. Ono jest. Gdzieś tu. W mieście. I dopóki tak jest, nie będziecie próbować żadnych rządowych sztuczek, jasne? Crane, do cholery, czemu obchodzicie, co stanie się z tymi ludźmi? To nie twoje miasto. To tylko zlecenie.
Nie, już od dawna nie. Odezwę się, jak zdecyduję, co zrobić. Crane? Słyszy mnie pan? Tu Camden. Słyszę pana, doktorze. Co się dzieje? Ukończyłem analizę próbek tkanki. Wyniki są, nie bójmy się tego słowa, fenomenalne. Panie Crane, jeśli odzyska pan dane Zira, będziemy mieć lek w zasięgu ręki. W porządku. Pogadamy o tym następnym razem. Wiecie, co robić. Dostać się do najbliższego schronienia i czekać do świtu. Dobranoc i powodzenia. Rais nie żyje. W końcu. Skurwiela dopadła karma. A ja kazałem Gierę iść do diabła. Wyniki badań Zira mogą pozwolić doktorowi Camdenowi w opracowaniu leku. W końcu. Nie mam pojęcia. Jak możemy się stąd wydostać? Normalnie anioł z ciebie. Nie mogłem patrzeć, jak dzieciaki głodują. Wyluzuj! Hono, mam dla ciebie... ekstra ofertę.